Hej ludki, witamy się z wami, ekipa ostatecznego melana, bo nie wiem, bo nie wiem, kiedy. Co znowu ja? Nie wiem, nie wiem, Deston. Deston B. Nigdy się nie nauczę wymawiać tego. Niżej. Nie działa numer, a to, no, nie na to kolejne się podstrzymałem tej. Mogę tutaj poza tym, na kartę? Nie. Idź na palkę, jak chcesz palkę. Nie, właśnie. No dobra. Masz płaszcz. Nie, nie mam płaszczu. Dobra, to ten nie ma. Po co było? Musimy iść. Upiór z kedwińskiego rycerza. To tak? Broń mi się zmieniła. A nie. To jest miecz wstępny. Jednego miecz. Trzymaj, to już powinien być mógłby zadać nas potrzebne do życia. Wow, tu pojawiają się coś. Ci to co? Grał gry. Kupu, padło. To jest poziom normalny. Ja jak przeszedłem samouczek, to grałem stwierdzenie, że pewnie będę na łatwym. Grałem na łatwym, ale na łatwym nikt się nie broni. Każdego trafiasz, kuźwa, jakby nie wiedział, co to jest blok, no i to jest za łatwe. A normalny to jest przez to, kuźwa, jakby nagle się na trudny przejęć. Nie, w jedynce i w trójce te poziomy trudności są lepiej przemyślane. Te upiory były moimi żołnierzami. To klątwa Sabriny. Żołnierze z Edirn też tu są. Potem będzie czas na podziwienie. Musimy iść. Ja po prostu nie mam żadnego ulepszenia, bo dla mnie nie czas jednego i zadaję bardzo dobre wrażenie. Zobaczmy w ogóle, co ja mam zamiast? Dzienny. I płynny. A, dalej mam początkowy miecz, z którym zacząłem grać, także tak. Wypadałoby znaleźć ulepszenie do miecza przedmiotu. To są upiory. A, no tak. Nie jest wieźmi trójka, no już. Czyli potrzebujesz upiordemu. Trafiać tak, jak to byli zbytymi ludźmi. Huh, to za mało. O, to był smażek. Tak? Nie? Ale nie wiem, jak możesz potraktować z jonicznym uderzeniem upiora, który jest nie ducha. Jest niematerialny, to jest ten. Okej, zostałem ci fajny. Wypróbujmy Jardena na jednym z nich. Zawsze. No! Tak? Ten co? Wypadał. W takim razie, czemu on atakuje tylko mnie? Biją go cztery osoby, ale on jest zagrowany tylko i wyłącznie. Rzuciłem znakiem, bo mnie
Jubek. Jubek. Ubek. Uzbek. Skąd on był? Kazachstan! Kazachstan! Co się dzieje? Gdzie jest słońce? Wait, ludzie! Niemożliwe w tym miejscu. No dobra. Co robimy? Desmond w końcu rzucił zaklęcie. Wrażliwy tylko na srebro i czas. Trzymaj się z tyłu. Ja zajmę się mgłą! Trzymał wszystkie upiory poza tym polem. Oni dalej wchodzą do środka. Także zdychają po półtorej stronie. Ale jednak nie dotrzymujesz słowa. Nie wiem, się do nas będzie nie zmienić. A jeden prawie nie dotrzymał. Nie mogę. Jest kurwa niematerialny. Jest lepszy od upiora. Upiora chociaż mogę trafić, a jego nie. Wow, spokojnie. Wow, walka. Co te kruchy byli w tym było? To klątwa Grevisik. Chce mnie zabić. Trzymaj się blisko mnie, panie. Już niedaleko. Miejmy nadzieję. Więcej was matka nie miała. Patrz. Idąc, jestem szybszy od niego. No, żeby gradu nie wpadł. Ale ja idę szybciej od nich, patrz. To jest kuźba niemożliwe. Biegnąc to już kij. Stawić głośniki na najciszej jak się da, niż grać na słuchawkach, bo nie słyszeli, że nic. Aaaa! Hilfe! Co się dzieje? Nie mogę się leczyć, nie da się pić elixiru w trakcie walki, bez sensu. Nie, dopiero po końcu walki. Mgła rzednie. Już niedaleko. Uwaga, ten wszystko. Uważaj tego. Nie wiem. Niby to jego zaklęcie miało otrzymać wszystkich. Oni znikają. Tylko niektórzy są. Reszta to jest taka... Chciałbym wziąć level, ale nie mogę. Nie mogę medytować. Chciałbym się uleczyć, ale nie mogę. Bo nie mogę medytować. To jest... To gra jest sztucznie trudna. Bo nie możesz się leczyć w trakcie walki. Trochę za głośno. Okej. W takim razie ją zciszymy. Wydawało mi się. Gdzie był ostatni safe i pewnie mam resztkę HP. Od samego początku, brawo. Muzyka. Głośno. 3.
Żołnierze z Edirn też tu są. Potem będzie czas na podziwianie widoków. Musimy iść. Wytrzymać! Muszę zebrać moc na zaklęcie! Będę jak się męczyłem, się rozwiązałem. Żeby. Bo kuźwa na ten najtrudniejszy poziom trudności, gdyby to nie wywołał. Jak ty zagładzi, albo coś takiego. Jak padasz, to dziś kasuje sobie. Musisz zaczynać od początku. Kurwa, ile ja się odstrudniałem. Jak widziałem, że padnę, to zaszedłem grę specjalnie do insejwania. No, tak się da! Szybko Alt F4. Dwa razy mi się nie udało. Raz jak byłem prawie przy końcu drzwi. Od tamtego czasu minęło nie zrobić. No może to ta gra ma gdzieś. No tak, atakuj wszystkich tylko. Znaczy. Pisze traumę. Nie się dowiesz, co to jest. Tak, atakujecie czterech ludzi, ale ty się magicznie obracasz o 180 i szarżuje tak. To jest kuźwa! To jeszcze raz! Nie wiem, czy ja dobrze powiem. To jest kuźwa! Mówię, ta gra jest sztucznie trudna. Nigdy się nie nauczyłem. Jeszcze trafisz przeciwnika, który coś blokuje albo coś, to przez półtorej sekundy żadne nikogo nie działa. Tylko masz animację, jak się odbijasz, nie dotarcie. On się może napierdalać w lekcji. To jest kuźwa! Nie wiem, jak to masz. 150 od razu, kuźwa! Nie musi mi teleportować, on się obraca w miejsce. To 180, kuźwa! No! Nie wiem, ta gra jest sztucznie trudna. Teraz powinien zastunowany. Czy mi się pomógł? Gotowe! Trzymajcie się mnie! Dobra, ale mam więcej HP niż wcześniej. Gdzie jest słońce? Zaćmienie. Ktoś rzucił klątwę. Potężną. To co robimy? Musimy się wydostać. Upiory są wrażliwe tylko na srebro i czary. Trzymaj się z tyłu. Ja zajmę się mgłą! To jest najlepsze. Cały ten odcinek praktycznie już minął. Ja dalej jeszcze nie przyszedł do tego segmentu. Gra jest sztucznie trudna. Nie da się. Bo jak jesteś w trakcie walki, to się nie da zapisywać gry. Możesz tylko wczytać. Czyli to jest kolejne sztuczne utrudnienie tej gry. Wiedźminie Trójce też teoretycznie, jak jesteś już w trakcie walki, to zapisywać nie możesz. Ale zanim się walka zacznie, możesz. Wtedy jak się gra wczytuje, to od razu się wczytuje w tej walce. Ale to jest dobre, bo możesz zapisać tak jakby przed walką. Na pełny HP, a tutaj jak ci się gdzieś zrobi autosave, to zaczynasz z takim rocznym życiem, jak miałeś w trakcie autosave'a. No, to jest kurwa. To książę Stenis żyje. Nie. Żeby gra trwała dłużej. Ale jesteś brzydki. To klątwa Grevisik! Chce mnie zabić! Ja przeszedłem. Trzymaj się blisko mnie. Ja przeszedłem całego godzina. Miejmy nadzieję. Myślę, że jakieś specjalnie nie zamierzam wyzywać teraz, bo dla mnie nie są to bliskie. Bo musisz wiedzieć, żeby przed każdą walką widzisz przeciwnika, siadasz, medytacja, pijesz, kurwa. Musisz to zrobić zanim walczysz. Widocznie jak ty grasz na łatwym, to się regeneruje szybciej. To się regeneruje prawie do góry. Widziałem przed chwilą, że drgnęło.
zagram na normalnie. Wyobraź sobie, jak ta gra wygląda. Wyobraź sobie, jak ta gra wygląda na tym najtrudniejszym poziomie trudności. Jesteś na hita u wszystkiego. A jak padniesz, po tym jednym hicie się kasnijesz. Kurwa. Trzy życia, jakbyś tu jeszcze miał życia. Czego ty atakuje teraz? Może się zaznaczać. Mgła rzednie! Już niedaleko! Dobra, mam o... dwa hity więcej niż miałem wcześniej. Możliwości błędu. Dalej nie mogę zapisać. Trzy kropki. Jeszcze ta gra jest teraz po wielu patchach, nie? Po 20 lat. Ale jak grałeś w tę grę premierową, 1.0 wersję, to się nie dało grać. Bo oni tą grę już 4 czy 5 razy nie grali. Ja grałem na łatwym i padałem na 2-3 hity od tego. Ja też nie znam się zastanawiałem. Dlaczego ten górę na wagnie na pierdolają na przekwite stary? I się zastanawiałem. Jakie górę? Jestem na hita od czegokolwiek. To jest jedyny chyba. To może na carry. Znowu, patrz. Pod nim leżą jego szczątki, widzisz? Wysypał się biedaczek. Wysypał się biedaczek. No, pomyśliłem. Ale chyba... Chyba udało nam się w końcu stąd uciec. Ja też. Jakby nigdy nic, żaden nawet nie zmęczony. Idziemy na truskawki. Podziwiać widok? No. Dokładnie. Detmold, Sheila, spotykamy się w moim namiocie. Macie mi wyjaśnić, co tam się do stu diabłów stało. I jak się tego pozbyć? Tak jest, wasza wysokość. Wezwijcie dowódców kompanii. Bezzwłocznie, wasza wysokość. Dziesiętniku, miej na oku Wiedźmina. Raczej nie chce mnie zabić jak Foltesta, ale niech się nie szwenda po obozie jak bezpański pies. Zajmij go czymś przez chwilę i przyprowadź do mojego namiotu. Panie, proszę o audiencję. Później. Najpierw czarodzieje, Wiedźmin, potem zobaczymy. No i pięknie. A zapowiadała się spokojna wojenka. Można tam gdzieś zwilżyć gardło? Roż, ręczysz za niego? To nie on zabił Fultesta i Demawenda. No to chodźmy. Dobra. Robimy Szejwola. Kończymy ten odcinek. Na razie.